jak jest z wiarą. Jest wiara, czy jest zawirowanie jakieś, nie ma wiary. Jak jest wiara, to wszystko gra. Zanurzamy się w miłość i idziemy do przodu. Jak nie ma wiary, to się nie możemy z miejsca ruszyć. Skąd bierze się wiara? Słuchania, czytania Biblii. Więc jeśli nie ma wiary, to powinniśmy zajrzeć do naszej Biblii dzisiaj i przytrzymać jakiś czas, jakiś dany werset na dłużej, na godzinę, dwie, trzy i nim się modlić, nim o nim myśleć i pytać Boga, o co chodzi w tym wersie, bo ten werset jest duch i życie i on ma potencjał prawdy. On cię uwolni po prostu. Tą prawdę, jaką tam zobaczysz, to zobaczysz inną rzeczywistość. I w tej rzeczywistości będziesz chodził. Przypomnieć się stara rzeczywistość, ale ty mówisz, nie, bo ta prawdziwa już jest, ja w nie chodzę. I aleluja, jestem wolny. Bo nie chodzę w kłamstwie. No i tak po kolei. Łaskę mamy cały czas. Płynie łaska za łaską. Gdzie grzech się zmaga, tam łaska jeszcze bardziej obfituje. Nie da się pokonać łaski ani Boga. Pytanie, czy jesteś otwarty na to i masz otwarte serce na wiarę, czy po prostu się obrażasz, zniechęcasz i obracasz się do Boga plecami, tak? Duch Święty jest wylany na ziemię potężnie. I w jednej chwili nieraz może zrobić przeniesienie swojego ducha, duszy i ciała w tak inne miejsce, w tak radosne miejsce, w miejsce takiego nasycenia, takiego śmiechu, takiego szczęścia, z miejsca depresji, beznadziei, totalnej porażki. W jednych paru sekundach Duch Święty potrafi to zrobić. Po prostu przywiedzie cię do prawdziwej rzeczywistości. Bo jeśli masz jakąś depresję, to zamotany jesteś po prostu. Zamotał cię diabeł. Teraz trzeba cię odkorkować stamtąd i zobaczyć światło. Światło świeci cały czas i ciemność nie może jej ogarnąć. Jakbym coś tu robił ze ciemności sfer, to nie może mi to ogarnąć. Bo ja wierzę w słowo. Światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnie, bo my z wiary żyjemy, a nie to, co zrobię i jak to zrobię. My żyjemy z wiary w to, co napisane. Sprawiedliwość 7 razy pod ten upadnie, ale mu się nic nie stanie, jego podnieść i żadna broń ukuta na niego nic nie wskóra. Pan wojownik idzie przed nim i niszczy jego wrogów. Batylna straż Izraela zabezpiecza jego tyły. Pan cię strzeże, dokądkolwiek pójdziesz i przywiedzie cię z powrotem. Trzyma cię w swojej dłoni. W drugiej dłoni trzyma kulę ziemską. Wylicza sobie, ile nasadził trawy na narody. Kołysze lekko ziemią, to ona się kołysze. Księżyc, jak widzi chwałę, to się zarumienia. To jest twój ojciec. I ty jesteś jego umiłowanym, ty jesteś jego źrenicą oka. Więc tam tylko trzeba się cieszyć. Cieszyć się. Cieszymy się ojcem. Cieszymy się z ojcem. I ogłaszamy perspektywę ojca. Gdzie nas pasterz chce doprowadzić tak naprawdę, bo pasterz, on też zmierza w jakimś kierunku. Od A do B punktu zmierza. Co nam dobrego da, wiesz. Możesz dzisiaj nie mieć nic pieniędzy. Może ci być bardzo źle w ciele. Ale my nie oglądamy z tym, co widzimy, oczy, czy co czujemy. Tylko mówisz, mój kielich przelewa się. O, dzięki ci, Jezus. Mój kielich przelewa się.
I on się naprawdę prawdziwie przelewa teraz w duchu moim. Nic mi nie brakuje, rozumiesz? Przelewa się. No. Namaszczasz moją głowę olejkiem. Jestem radośniejszy niż inni współbiesadnownicy. Mam radość i mam tą... Mam olejek radości. I mam kielich, którym się przelewam. To jest z wiary życia. Tak? Nie ma jutro co robić, nie ma pracy, nie ma auta, nie ma nic. Ale słowo mówi, że parą jesteśmy. Jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy jutra i może zrobimy to i owo. Ale czuję, że tą perspektywę mam oddać Bogu, bo dzisiaj straciłem wszystkie perspektywy i Bóg powiedział, to dobrze, w końcu. W końcu będziesz używany moją perspektywą, bo ty miałeś miliony swoich percepcji, jak ty to masz być używany w Królestwie. A dzisiaj straciłem wszystkie, więc jestem taki wolny elektron i czekam tylko na ruch Ducha Świętego we wte. No i polecę gdzieś. Polecę. W wolności. No i tak to jest, dlatego budowanie wiary, zamykanie oczu cielesnych, otwieranie oczu duchowych, nie oglądaniu, tylko widzeniu, czyli widzimy wiarą, oczami duchowymi. Tak widzimy nie tylko siebie, ale tak przede wszystkim Boga i tak świat i ludzi dookoła. I to jest cały czas właśnie telewizja do komora, która ma odszlamić to kłamstwo od diabła, który tutaj nachrzanił. Wtedy będziemy łatwo go namierzyć, to będzie wyeliminować. Bo prawda jest ważna, jest już z prawdą. I prawdę poznajemy, to prawdę będzie w niej trwał, ten zostanie wyzwolony. Trwanie w słowie, czytać sobie, zapamiętać, cieszyć się, modlić się do tego, zachowywać w swoim sercu, a prawda wytrwa, zacznie rosnąć i przyniesie ci i zobaczyć ją naocznie, tą prawdę. Duch Święty się pokaże, że to działa. No, a my jesteśmy z Kereskiem. Mamy ten, Keres, pokaż się tu. O. Keres jest taki dumny piesek jest. No i czekamy na końcówkę roku. Jesień, grudzień i tak dalej. Jakie będą to wydarzenia w Polsce. Modlimy się też o Kościół. Żebyśmy my wszyscy w Kościele rośli tak, jak Bóg tego chce. Prawdziwie w miłości. Celem budowania ciała Chrystusa. Naprawdę, nie? Modlę się, byśmy byli wierni Bogu. Modlę się, byśmy coraz bardziej mieli... Odpadały od nas różne jakieś dziwne pokusy, z którymi jeszcze nie raz walczymy. Modlę się o braterską miłość w takim sensie, że też ludzie otwierają się na sobie i ufają i modlą się o innych. Bo musimy się modlić o innych, bo potrzeba tego w ciele Chrystusa. Jeden jest bardziej gdzieś tam narażony na froncie, on potrzebuje więcej modlitw, a znowu tam ktoś potrzebuje więcej modlitw. I tutaj znowu więcej modlitw, tak? I głową Kościoła jest Duch Święty, Chrystus. Ale pamiętajmy, że ja wam powiem, jakie miałem spotkanie dwa razy. Trzeba powiedzieć, że dwa. Z Duchem Świętym. Pierwsze w Bielsku Białej, a drugi tu w Dąbrowie. No i w Bielsku Białej po prostu, nie wiem czy to na słowa przerzucę, ale to było coś takiego, jak macie mgły, nie? I w ten czas nie było mgły, ale ja widziałem jakby, że mgła była w ogóle, dookoła w ogóle, nad całym Bielskiem i jeszcze gdzieś dalej. I Duch Święty mi powiedział, że to właśnie on będzie tak wprowadził do akcji, z taką obecnością. A drugi raz widziałem w Dąbrowie, to wyszedłem z domu, to czułem, tyle pary może nie było, ale czułem bardzo mocno ducha chwały. Gdziekolwiek, wiesz, spod ziemi, z nade mną, tam gdzieś, 100 metrów dalej, ten duch chwały wiał. I to były naprawdę takie rzeczy kolosalnie duże. Dlatego Duch Święty jest ogromny, jest. Jest z nami na zawsze, tak? Można iść i modlić, żeby Cię otulił, żeby Cię przytulił,
żeby ci doradził, żeby cię pocieszył przede wszystkim. Pocieszył, tak? Żebyś coraz bardziej widział prawdę, a nie kłamstwo na świecie. O tym chodzi. Prawdę. Prawdę. Będziesz silniejszy wtedy. Ktoś jest okłamany, to jest słabszy. Będziesz prawdę widział. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara, nadzieja, miłość. To trzy rzeczy, które trwają. I nie myśl, że Bóg zrobi to tak, jak tobie się wydaje mniej więcej, bo gwarantuję ci, że Bóg zrobi twoje, czy moje, czy okolwiek powołanie, że to w ogóle będzie całkiem co innego. Przekroczy w ogóle nasze oczekiwania. Wpierw Bóg musi skruszyć człowieka. Skruszony człowiek dopiero będzie mógł iść do służby. A skruszenie człowieka nie jest łatwe. Bo można się tam namęczyć. Ale jak się skruszy, to wyjdzie właśnie ten skarb z nas. Bo tym skarbem jest Jezus, tak? Ale te pozostałości dawnego człowieka na nas, systemy, nawyki, jakieś dziwne rzeczy. Duma, pycha, bruźność. One mają dostać tak po dupie, żeby zostało skruszone, żeby to nie przeszkadzało nam, wewnętrznym ludziom, uwalniać królestwo z nas. Uwalniać ducha. No. Świat idzie tą drogą, co cały czas co idzie. Przyspiesza. Wrzesień, zima przyspieszy świat. A Kościół Boży idzie dalej. Swoim torem. Czyli modlitwa, wzrost, wspólne zebrania, głoszenie Ewangelii, tak? Namaszczenie, rozwój 5 udarów służb, tak? Rozszerzenie Kościoła, objawienie jakości ogólność, nowi ludzie, nowi pasterze, nowi ewangeliści, nowi nauczycielowie, nowi prorocy. Niech przybywają, niech przybywają. I nowe, zupełnie nowe ludzie wierzący. Kobiety i mężczyźni. Silne jednostki, które staną w tym kraju. Na tyle silne, że staniemy w tym kraju i my zmierzymy ten kraj. Bóg zmierzy ten kraj i wyrwie ludzi. Ja w to wierzę i objawię swoją potęgę. Tak, na faraonie.